Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Odra Ścinawa w sezonie 2015-2016 wywalczyła awans do klasy okręgowej. Burmistrz Krystian Koszczyła z klubem wiąże jeszcze ambitniejsze plany. Burmistrz, który od lat związany jest z klubem, już po raz drugi z Odrą świętował awans do klasy okręgowej. Cieszę się w swoim, że tak powiem, tutaj klubowych kibicowaniu. Drugi raz już mam okazję świętować razem z Odrą Ścinawa wejście do okręgówki, raz w 2013 roku, kiedy jeszcze byłem zawodnikiem. Teraz kolejny raz nasza drużyna ze Ścinawy awansuje do wyższej ligi. Krystian Koszczyła nie ukrywa, że ambicje dotyczące Odry sięgają wyżej niż klasa okręgowa i przy tym potwierdza, że drużyna wciąż może liczyć na wsparcie władz samorządowych. Myślimy, że tutaj okręgówka to minimum, jeżeli chodzi o Ścinawę. Ja mam przynajmniej takie wyobrażenie, że w Ścinawie to przynajmniej czwarta liga, dlatego będziemy wspierać działania klubu sportowego ze Ścinawy. Zobaczymy, jak chłopacy sobie poradzą w okręgówce. Sezon 2016-2017 w klasie okręgowej zainaugurowany zostanie 21 sierpnia. Iskra Droglowice wygrała grupę pierwszą Legnickiej B-klasy. Dzięki temu drużyna zapewniła sobie awans na wyższy szczebel rozgrywkowy. Dla podopiecznych Mariusza Janasa było to wykonanie założeń, które postawili sobie przed startem sezonu 2015-2016. Tym bardziej, że Iskra do B-klasy spadła sezon wcześniej. Odbudowaliśmy zespół od podstaw. Założyliśmy, że młodzież i tylko młodzież ma grać w drużynie i czas pokaże i myślę, że to wychodzi. Prezes zespołu zapytany o to, czy jego zespół jest gotowy na powrót na wyższy szczebel rozgrywkowy, z przekonaniem odpowiedział. Od 20 lat gram, tato prowadził drużynę, ja przejęłem, grałem w okręgówce, grałem w A-klasie, prowadziłem A-klasę, prowadzę teraz B-klasę. Myślę, że podołamy. Podołamy tyle, że ktoś musi mi pomóc. No, mamy paru chłopców, którzy podchodzą trochę inaczej, co niektórzy do sprawy, że chcą grać w A-klasie, a juniorzy znajdą się, juniorzy, bo jest bardzo młody zespół. Iskra Droglowice występować będzie w grupie pierwszej Legnickiej A-klasy. Pozostajemy przy niższych ligach piłkarskich. Orla Wąsosz w końcu dopięła swego i po dwóch latach przerwy znów zagra w czwartej lidze. W Wąsoszu udało się zrealizować plan na ten sezon, czyli powrót po dwóch latach przerwy do czwartej ligi. Orla nie zamierza już jednak analizować tego sezonu, a jak najlepiej przygotować się do nowych rozgrywek. Ale nie patrzymy już na to, co było, patrzymy do przodu, chcemy się jak najlepiej przygotować do nowej czwartej ligi, żeby tam grać na odpowiednim poziomie, takim, który przede wszystkim nas zadowala, ale również kibiców. Jak przekonuje Łukasz Stuczyk, bardzo ważne w budowaniu tego zespołu jest fakt, że większość zawodników pochodzi z Wąsosza albo jego okolic. My jakieś doświadczenie mamy z tej czwartej ligi, graliśmy, to jest mój trzeci awans z Orlą Wąsosz do czwartej ligi, kilka tych sezonów tam zagraliśmy. Ja się najbardziej cieszę, że ten awans zrobiliśmy przede wszystkim chłopakami z Wąsosza. Mieliśmy Krzysia Kędzie, Zrawicza, doświadczonego trenera, Zrawicza, doświadczonego, ale to głównie ludzie stąd, z Wąsosza, z okolic, z okolicznych miejscowości byli jakby trzonem tej drużyny. Krzysiu dołożył swoje doświadczenie i dzięki temu to jakoś zagrało na tyle, że awansowaliśmy wyżej. Po sezonie zespół opuścił dotychczasowy trener Orli Marek Nowicki, który swoją karierę kontynuować będzie w trzecioligowym Piaście Żmigród. Jego miejsce w Wąsoszu zajmie Piotr Bolkowski. I to już wszystko w wydarzeniach sportowych na dziś. Państwu dziękuję za uwagę i życzę spokojnego oraz sportowego weekendu. Do zobaczenia.